Jest przepiękna pogoda, więc jedźmy gdzieś. Ruszamy. Przez pola i łąki do lasu naszego górskiego. Taka piękna pogoda, tak dużo ludzi na spacerze. My idziemy bez względu na pogodę. Co to znalazłeś? Pomyślmy. Dobra, dziś pójdziemy koło kamieniołomu. Tam z tyłu Beskid Żywiecki. A tam Bielski. Chodź tu, bo będziesz chciał pobiec za krosem. Major, ale głośny rower. Major, jakby mógł, to by gonił wszystkie rowery, motory, kłady. Sarne, zające i koty. Ale nie jest agresywny dla kotów. Jednak wszystkie koty się go boją. A no, jesteśmy w lesie. Wejście z miejscowości Łodygowice. Jeśli ktoś chce wiedzieć. Dojdziemy do kamieniołomu. Jest sporo woda na leśnych ścieżkach. W końcu roztopy. Ale jak się ma dobre buty i majora, który się nie przejmuje błotem, to można iść. Chodź, mordo. Jesteśmy już przy kamieniołomie. Fajny kamieniołom, prawda? Tutaj. Bardzo fajne. Co jest? Jest dziura duża. Ale nie idź. Major. Ach, dobry śnieg.
Patyk, bierz ten patyk. Bierz ten patyk. No chodź. Major, ten jest mniejszy. A, major bierze patyki dla twardzieli. No chodź, idziemy. Wiedziałem, zawsze zostawia. Na tej ścieżce jeszcze nie byliśmy, ale w śniegu widać też inne ślady ludzi. Jakaś ścieżka, ale bez szlaku. My z majorem dużo razy chodziliśmy po lasach poza szlakiem. Coś tam jest. Czekaj. Chodź. Może dziki? Majer coś wyczuł, ja coś słyszałem. Spokojnie. Byle nie niedźwiedź. Nie słyszałem, żeby to były. Major, spokojnie. A to co? Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Major. Nie idziemy dalej. Próbuję zobaczyć, co to jest. No i cisza. Chyba uciekł. Dobra, chodź, wracamy. Ej, ale... Czekaj. No, dobry Marek, chodź, chodź. 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 Co robi taki ślad? Drzewie. Chodź. Nie idę tam, potem nie chcę iść znowu w górę. O, tu idzie ścieżka.
Okej, wychodzimy z tego królestwa dzikich zwierząt i chyba wiem, co tam spotkaliśmy. Major się zachował, jakby wyczuł sardę, zająca, jelenia. Jelenia jeszcze nie widziałem. Dużo sarem spotykamy. Jest marzec, wygooglowałem, że... Chodź! W marcu właśnie zaczyna się zrzut poroża. Więc ten odgłos uderzania o drzewo to chyba był jeleń albo samiec sarny, który próbował zrzucić poroże. Musimy tam chyba wrócić następnym razem. Może już tam nie będzie żadnych jeleni. I może znajdziemy poroże, bo w zeszłym roku właśnie znalazłem poroże, ale to było samca sarny. Takie poroże, piękna rzecz. Może tym razem jelenia, duże. Nie jestem specjalistą, ale wiem, że tu, na tej łące znaleźliśmy. Więc w lesie też będą, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Dobrze, że już prawie wiosna. Dzień coraz dłuższy i tylko było to wszędzie. Chodź, Major. Wracamy po tej przygodzie w lesie do auta. Zostaw, to jest brudne. Zaraz dam ci wody. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.